Remont ulicy 3 Maja na Wesołej rozpoczął się już w lutym ubiegłego roku. Jednak po zakończeniu części prac niedokończona ulica długo leżała odłogiem. Generalny remont ulicy 3 Maja przysporzył nam sporo problemów. Umowy oraz hormonogram prac podpisane przez poprzednie władze były dość niefortunne. Z wykonawcą udało się na szczęście dogadać i we wrześniu mamy już korzystać z odnowionej ulicy 3 Maja od granicy miasta do ulicy Laryskiej. To ponad 3,5 km nowej jezdni, chodników, zjazdów do posesji oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Koszt inwestycji to ponad 14 milionów złotych. W tym tygodniu rozpoczął się trzeci i ostatni etap przebudowy ulicy 3 Maja. Mieszkańcy muszą liczyć się z niedo Godnościami, ale jest to ostatnia prosta do zakończenia inwestycji. Z początkiem tego roku ruszył natomiast remont ulicy kolejowej, który także zbliża się już ku końcowi. Prace w tym rejonie kosztowały miasto ponad 7 milionów złotych, niespełna 5,5 miliona złotych pochodziło z funduszu dróg samorządowych. Kolejowa jest modernizowana na ponad 1,5 kilometrowym odcinku od ulicy Ziętka do Mieleńskiego. Będzie tam nie tylko nowa nawierzchnia, ale także chodniki, pobocza zjazd do posesji, cztery wyniesione skrzyżowania i led oświetlenie uliczne. W chwili obecnej remont jest już na ukończeniu. Efekty prac są już widoczne dla Mysłowiczan. Planowany czas zakończenia inwestycji to koniec września bieżącego roku. Kolejną Mysłowicką drogą, na którą otrzymało miasto środki z Funduszu Dróg Samorządowych, jest ulica Laryska. Jej modernizacja także się już rozpoczęła, a więcej na ten temat dowiecie się od nas już niebawem.